ale niespodzianka już. W tak pięknych okolicznościach przyrody. W ogóle taktyka jest taka, że jechać spokojnie i się nie dać przypalić. No. I słuchajcie, w zeszłym roku 300 metrów poniżej już stałem. Słyszycie, jak wieje? Epicko. Epicko, ale w związku z tym, że tak fajnie i miękko weszło, to mam dla was przygotowaną niespodziankę, ale o niej opowiem na dole. No i od razu zderzenie ze ścianką. Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, to spójrz jeszcze raz. Film oparty na faktach. Cześć, witajcie. Ostatnia sobota listopada. Udało mi się wygospodarować, wręcz wyszarpać parę godzin dla siebie, więc postanowiłem wyjechać w Karkonosze, a dokładnie ponownie zmierzyć się z podjazdem na przełęcz karkonoską. Owszem, najważniejsze cele rowerowe na ten rok zostały zrealizowane, niemniej jednak czuję jakiś niedosyt z tego powodu, że w zeszłym roku o tej porze wyjeżdżając właśnie na przełęcz karkonoską, podjazd ten zrzucił mnie z roweru, czyli po prostu na raz nie byłem w stanie wyjechać, musiałem zsiąść, odpocząć chwilkę. W tym roku, kiedy już rower jest przygotowany na górskie wspinaczki, mam nadzieję, że moja forma też jest lepsza, chcę się sprawdzić. Więc tak to sobie zorganizowałem, zarwałem trochę nocy, wyjechałem bardzo wcześnie rano, 4 godziny podróży, powinienem być na miejscu, przysiedzę, stamtąd będę również wyjeżdżał i również postaram się wyjechać właśnie spod tramwaju. Także to jest cel dzisiejszej mojej wyprawy, trzymajcie kciuki i do zobaczenia w przysiedze, hejka. Ale niespodzianka, już na 3 km przed celem podróży taka mgła. Ciekawe, czy coś będzie widać. No mam nadzieję, że to się rozejdzie. W pięknych okolicznościach przyrody zaparkowałem, przebrałem się, zjeżdżam teraz do tramwaju i stamtąd zaczynam podjazd. Mgła się rozeszła, zrywał się wiatr, także jak nie urok, to ale jest super, ważne, że nie pada, jest ciepło, ma być nawet do 20 stopni dzisiaj. Ja nie wiem, czy zdążę złapać taką temperaturę, ale okej, na razie 7 jest rzeźko, ruszamy, trzymajcie kciuki, hej. Żeby wpompować krew w mięśnie, dobrze się rozgrzać, bo tak naprawdę podjazd zasadniczy taki zaczyna się od szlabanu, a stromy od wiaty. Kto jechał, ten wie, o czym mówię, więc na razie spokojnie. W ogóle taktyka jest taka, że jechać spokojnie i się nie dać przypalić. No. No i wieje, wieje. Coraz bardziej. Jak to w górach. Ale jest w miarę ciepło. Szczególnie na podjeździe. Jakoś dziwnie się zrobiło mi cieplutko. Dość szybko.
lesie jest nasz szlaban i zaczynamy. Rozgrzewka do wiaty, a później ogień i rzeź. Jedziemy. Tamta droga, wiata. Ja przepinam kamerę na tu na kierownicy, bo nie da się nagrywać tutaj i trzymać rąk, przynajmniej ja nie potrafię. I się wspinamy. Zobaczymy. W zeszłym roku 300 metrów poniżej już stałem, musiałem się zatrzymywać, teraz jadę stabilnie, równo, bez przypalania. Na razie jest fajnie. Pierwsza część najstrąbsza podjazdu za mną. No, przewagę nad zeszłorocznym wyjazdem tym razem miałem taką, że wiedziałem dokładnie, co będzie się działo, więc nie przypaliłem się na tym stromym. Bardzo spokojnie sobie to wziąłem, wręcz z oszczędzaniem sił. Za chwilkę będzie ten drugi podjazd najstrąbszy przed samą przełęczą. Tam również przepnę kamerę na kierownicę. No, na razie jest git. Ale o tym, jak to naprawdę wyszło, to powiem wam na górze, jak tylko dojadę. Narka. Życie jak wieje. Chyba tam długo jak dojadę, jak wyjadę na górę, to długo tam nie będę. Będę szybko się zawijał, bo naprawdę straszny wiatr. Okej, i przed nami już najbardziej stromy ostatni odcinek. Trzymajcie kciuki, ja wyłączam kamerę, włączam na kierownicy.
Hepisko się wyjeżdżało miękko. Oszczędzałem się troszkę gdzieś zygzakiem, żeby te siły oszczędzić. Nawet mnie nie przypaliło nigdzie. Fenomenalnie. A tu oczywiście wieje, więc robię zawrotkę i będę zjeżdżał na dół. Ale w związku z tym, że tak fajnie i miękko weszło, to mam dla was przygotowaną niespodziankę, ale o niej opowiem na dole, bo tu naprawdę wieje. Opowiem na dole. Zawinę tutaj, rundkę zrobię i zjeżdżam do auta. Narka. No i szczęśliwie, bezpiecznie zjechałem. Słuchajcie, niespodzianka. Zabieram was na podjazd. Niektórzy twierdzą, że trudniejszy niż na Przełęczy Karkonoskiej, a mianowicie na Stóg Izerski i podjazd o wdzięcznej nazwie Katorga. Jak tylko będzie możliwość wjazdy rowerem szosowym, to będę próbował, będę walczył. Także wsiadamy do auta, ładujemy się i przejeżdżamy do Świeradowa-Zdroju i tam 5 km podjazdu na Stóg Izerski. Zapraszam, bądźcie ze mną, hej. Ok, ruszyłem z parkingu w Świeradowie. Jestem ciekaw, czy tą drogą w ogóle da się przejechać, bo słyszałem, że jest w bardzo tragicznym stanie, więc ruszamy na Stóg Izerski. Piękne kolory jesieni. O, podobno ostatni taki ciepły weekend tej jesieni. Zobaczymy. Jakoś te temperatury nie rozpieszczają. W sumie dobiło do 15, ale jest tak silny wiatr, że nie czuć tej temperatury. Nogawek nie ściągałem. Ciepła mi nie nadbywa po prostu. Dobrze. Kawałeczek będzie z górki i zaraz się zacznie podjazd. No i od razu zderzenie ze ścianką. Przypinam kamerę. We'll be right back.
odcinek Katorga przejechany. Słuchajcie, musiałem zejść na 10 metrów, bo po prostu rzuciło mnie, wypięło mnie z pedałów, więc nie dlatego, że ja nie mogłem, tylko technicznie nie dało się przejechać. Co 20 metrów są takie wyrwy, urwiska, że trzeba bardzo, ale to bardzo uważać, żeby nie rozwalić opony albo się nie wywrócić tam. Poza tym do 2,5 km podjazdu góra cały czas trzyma bardzo mocno. Bardzo mocno, zobaczymy, co będzie dalej. Pierwsze wnioski już mam, ale jak wyjadę na górę, to się podzielę z wami. Teraz podziwiam mi widoki. W stronę górnej stacji gondoli. Myślę, że jakieś 1,5 km jeszcze. O, nawet niecałe. Zawsze się warto wspinać. O, no i górna stacja. Kończę swój podjazd, droga się kończy, asfaltowa, dobra dla szosy. Nie będę się tu dalej lepał po tych kamieniach. Jeszcze parę ujęć. I słuchajcie, bezpiecznie i powolutku będę się starał zjechać na dół. Jak zjadę do samochodu, podsumowanie i słów parę o tych podjazdach. Zjeżdżamy, hejka.
one day, I was with my girlfriend. This is down in Florida. She took me to this place. It had all kinds of things growing. And she gave me something. I szczęśliwie, bezpiecznie zjechałem. No powiem wam szczerze, że musiałem się dwa razy zatrzymać, żeby ręce mogły odpocząć, bo cały czas mocno na klamkomanetkach hamowałem. No było ciężko przy zjeździe, bardziej chyba niż przy podjeździe. Faktycznie mają rację ci, którzy twierdzą, że wyjazd jest trudniejszy niż na przełęcz karkonoską od strony przysieki, z tego powodu, że pierwsze 2-2,5 km jest naprawdę od tego mostku licząc oczywiście, bo tu te przejazdy to w ogóle nie liczę tego. Od mostku pierwsze 2-2,5 km jest naprawdę stromych. Jeżeli ten odcinek was nie złamie, to to wyjedziecie. Poza tym trzeba bardzo, ale to bardzo uważać, bo są dziury, odcinki bez w ogóle asfaltu, takie wyłomy, przełomy po pół metra w poprzek drogi, na której jednej ja się wyłożyłem, znaczy wyłożyłbym się, gdybym się nie wypiął, dlatego się musiałem zatrzymać, więc uznajemy, że było to zatrzymanie techniczne, a nie zatrzymanie wynikające z tego, że się przypaliłem, czy nie mogłem, czy cokolwiek innego wydolnościowego, więc trzeba bardzo uważać, jechać ostrożnie, powoli. Przy zjeździe również, bo jest kupa szutru, kamieni na drodze. Podejrzewam, że najbardziej dostały po pie opony, bo nawet zjeżdżając to łapało je tam i szurały po tych kamieniach, po tym szutrze. A poza tym bardzo fajny podjazd, ale trudny. Podsumowanie. Owszem, kondycja w tym roku czuję, że jest lepsza, ale przede wszystkim sprzęt. Przełożenie 34x34 umożliwiło mi miękkie, przyjemne zdobycie tych podjazdów, czyli nie przypaliłem się, nie myślałem cały czas, kiedy to wszystko się skończy, tylko powoli, miarowo wjeżdżałem z równym tempem. I to zawsze jest głównym celem moich wyjazdów w góry, zdobywania szczytów, podjazdów. Miękko, przyjemnie. Nie aspekt czasowy jest dla mnie najważniejszy. Niemniej jednak, jak mi się wjeżdżało, czas i tak dalej, obejrzycie w linku pod filmem. Także ja już dojeżdżam do auta, więc żegnam się z wami. Fajnie, że byliście. Mam nadzieję, że zrobiłem wam niespodziankę z tym Stogiem Izerskim. Dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani, jak ten wjazd wyglądał. Zjazd, wyjazd jest nagrany. Można ocenić. Na razie, trzymajcie się, hej. I'll be back.